Wrzesień, październik jest to czas, kiedy zamykamy właśnie lato w słoiku. To bardzo często to powtarzam. I dzisiaj przyszedł czas, żebym zerwała swojego pigwowca. Bardzo często mówimy na pigwowca, że jest to pigwa. Po prostu mylimy te pojęcia, ale nie dlatego, że nie rozpoznajemy, co jest pigwą, a co jest pigwowcem. Tylko te dwie rośliny, te owoce mają tak bardzo do siebie podobne. Oczywiście pigwa pospolita ma większe i takie bardziej gruszkowate, natomiast pigwowiec chiński, pigwowiec japoński ma właśnie takie bardziej jak jabłka owoce. Niemniej jednak właściwości tych owoców są podobne, a nawet ja pokusiłabym się powiedzieć, że są prawie takie same. Ja mam mały krzaczek pigwowca i zbieram tak mniej więcej, tak co roku 2 kg, kilogram owoców. Udało mi się jeszcze sfilmować kwiatki. Zrobimy dzisiaj syrop z pigwowca. Jeśli powiem, że zrobimy syrop z pigwy, to proszę, żebyście nie pisali w komentarzach, że jest to pigwowiec. Po prostu mi odpuśćcie, z tego względu, że ja na te owoce mówię, że jest to po prostu pigwa. Owoce zebrałam, umyłam, no i teraz ważę i mam kilogram owoców. Rok temu robiłam syrop i na 1,5 kilograma owoców dałam kilogram cukru. W tym roku na kilogram owoców daję kilogram cukru. Można ten syrop przygotować również na miodzie, więc jeśli chcecie go przygotować na miodzie, to jak najbardziej polecam. Robicie go w taki sam sposób. Układacie do słoja owoce, miód, owoce, miód. Owoce należy wydrążyć z pestek. Do pestek jeszcze wrócimy. Można owoce pokroić na 4 części, chociaż ja tego sposobu nie polecam. Ja kroję owoce tak bardzo drobno, w takie bardzo drobne plasterki, ponieważ ja też te owoce wykorzystuję. A dodam, że jeśli będzie pigwowiec bądź pigwa pokrojona bardzo cienko, to syrop zrobi się szybciej. Co takiego cennego zawiera pigwa bądź pigwowiec, że robimy z niej syropy na zimę? Owoce pigwy i pigwowca zawierają kwasy organiczne, bardzo dużo pektyn, dużo witaminy C, B1, B2, garbniki, flawonoidy, sole mineralne, łatwo przyswajalne żelazo, potas, miedź, kobalt, mangan. Nie wiem, czy widzicie w oddali, że ja zostawiłam tam na desce pestki z pigwowca, które będą mi później potrzebne. Pestek nie wyrzucam, a to dlatego, że tak naprawdę surowcem leczniczym z pigwowca bądź pigwy jest owoc i właśnie pestki. Te nasiona zawierają około 20% śluzów, nitrylozydy, głównie amigdalina, o której już mówiliśmy w przypadku czeremchy. Tak naprawdę amigdaliny zawierają wiśnie, pestki jabłek, pestki moreli. Występuje w pestkach owoców cytrusowych, w pestkach śliwek, w migdałach. Amigdalina określana jest mianem witaminy B17. Kiedyś przypisywano jej właściwości przeciwnowotworowe. Przez wiele osób podtrzymywana jest nadal ta teoria, że B17, witamina B17 jest właśnie antynowotworowa. Słuchałam nawet kiedyś takiego podcastu, ale nie powiem wam, kto to mówił. A usłyszałam takie informacje, że witamina B17 jest jakby zabójcza, ale dla komórek nowotworowych. Czyli jeśli są w organizmie komórki nowotworowe, to ona je jakby wychwytuje i je po prostu uśmierca, tak w cudzysłowie. Na pewno bardzo dużo zależy od dawki. Ja bardzo lubię pestki pigwowca, pestki pigwy, pestki jabłek i bardzo często po prostu je zjadam. Tutaj też zjadłam kilka łyżeczek po prostu tych pestek.
Oczywiście ja tutaj nikogo nie zachęcam do tego, żebyście zjadali pestki pigwowca. Mój syrop prawie gotowy. Teraz wystarczy tylko poczekać 2 dni i w ciągu tych 2 dni należy mieszać całym tym słojem. Wracamy po 2 dniach i teraz pozostało nam tylko nalać syrop w słoiki. Można to zrobić na 2 sposoby. Pierwszy syrop to jest taki, że oddzielić owoce od syropu i ponalewać sam syrop do słoiczków. Ja robię zupełnie w inny sposób. Nalewam do słoiczków syrop razem z owocami. Robię tak co roku, świetnie mi się to sprawdza, jestem bardzo zadowolona. Ja w tym roku po prostu zostawiam ten syrop w słoiczkach, nie pasteryzuję go. Rok temu pasteryzowałam tak króciutko. Podczas pasteryzacji znika nam witamina C, ale nie do końca. Jest wiele źródeł, które podają, że tracimy witaminę C tak mniej więcej 34%, 15%, inne źródła, że 50%. Pomimo tych sprzeczności, w tym roku nie pasteryzuję syropu z pigwowca. Ja zapomniałam nadmienić, że dodałam tam jeszcze odrobinę korzenia imbiru. Nie jest to konieczne, syrop i tak jest przepyszny i wartościowy, ale ja w tym roku postanowiłam sobie urozmaicić i dodałam imbir. Ja teraz odwracam słoiczki, żeby nie reklamować tutaj firmy, która jest widoczna na pokrywce, a ustawiam te wszystkie produkty po prostu do zdjęcia, żeby zrobić miniaturkę. Z przodu mam tutaj 2 pigwy. Teraz pokazuję pigwowca. Dostałam go, 2 pigwowce dostałam od sąsiadki i one po 2 dniach zrobiły się takie brązowe z plamkami. A z przodu tutaj te 2 zielone to pigwy i jeszcze mam takie 2 żółte pigwy. Po prostu 2 rodzaje pigwy. Syrop z pigwowca mamy zrobiony, a ja jeszcze zrobię dla siebie taką nalewkę z pestek. Pestki zajmują mi tutaj 1/3 słoiczka i wypełniam do końca alkoholem tak 40%. Z nasion można robić również napary. 1 łyżka nasion, zalać 1 szklanką zimnej wody lub gorącej, odstawić na 3-6 godzin, przecedzić, pić po 0,5 szklanki co 2-3 godziny przy zapaleniu gardła, kaszlu, chrypce, zapaleniu krtani, nieżycie żołądka, jelit. Przy chorobie wrzodowej również macerat i napar z nasion pigwy pomaga przy zgadze i refluksie. Jeśli mi się uda i wygeneruję chwilę czasu, to zrobię film, jak zrobić taką naprawdę dobrą pestkówkę z pigwy. Tutaj zalałam sobie te pestki pigwowca tak po prostu, bez żadnego przepisu. Zrobiłam to dla siebie na swoją odpowiedzialność. No cóż, moi drodzy, róbcie sobie syropy z pigwy, z pigwowca. Starajcie się uodpornić na zimę. I jeśli ktoś na pigwowca mówi pigwa, to się nie denerwujcie. W życiu nie o to chodzi, żeby ktoś kogoś łapał za słówka. A teraz dziękuję Wam bardzo. Piszcie w komentarzach, czy Wy też tak robicie syrop z pigwy. I polecam mój syrop z dzikiej róży. Jest fantastyczny. Dziękuję. Do usłyszenia.